Dzień dobry, witajcie. Jakiś konsumpcjonizm nas pochłonął, Andrzeju, co? Nie, mnie nie. Mnie tak. Dużo rzeczy kupujemy, ale to dlatego, że są różne okazje. Ostatnio, no już jakiś czas temu w sumie, bo film z IKEA wyjdzie dopiero dzisiaj, a był nagrany dużo wcześniej. I przez to, że one tak wychodzą z opóźnieniem, czasem ja sobie sama zakrzywiam czasoprzestrzeń, ale faktycznie sporo mam wrażenie w ostatnim czasie na kanale filmów różnej maści, typu kupiliśmy coś, a to w IKEA, a to w odzieżowym, a to w obu z niczym. No ale takie życie, co chwila coś kupujemy i teraz mieliśmy kolejny powód do tego, żeby wydawać pieniądze i są nim wakacje. Lecimy na wakacje, takie pierwsze nasze w życiu, all excuse me, all inclusive oczywiście, ale wiecie, tak żartobliwie sobie to nazywam, all excuse me, i w związku z tym all excuse me stwierdziliśmy, że w sumie potrzebowalibyśmy jeszcze paru rzeczy, więc tutaj obok mnie na naszym nowym krześle, to już chyba było na kanale, albo może nie, w sumie to chyba nie nagrywaliśmy jeszcze tych krzeseł, no to premiery mają nasze krzesła w dniu dzisiejszym, ale właśnie na tym moim nowym krześle trzymam taką ogromną torbę. Czy ja to będę w stanie podnieść? Oh, ona, torba akurat jest z Mustanga, ale tym się nie sugerujcie. Nie wszystko w tej torbie jest z tego sklepu. Wrzuciłam tutaj ogólnie rzeczy, które kupiliśmy w ciągu ostatniego, powiedzmy, chyba tygodnia mniej więcej. I tak stwierdziłam, że wam to pokażę. Może kogoś to jakkolwiek zainspiruje albo zachęci do zakupu czegoś takiego. No i dobra, i lecimy. Pierwsze rzeczy to są, słuchajcie, maski do snorklingu. Tak się to chyba nazywa. Ten konkretny rodzaj maski, może ja ją otworzę, z tym miękkim nosem. Kosztował chyba jakieś 190 zł. Decathlon oczywiście. Oczywiście w Decathlonie. Ogólnie my zapłaciliśmy za to mniej, dlatego że w tym momencie są już wyprzedaże różnych tego typu rzeczy w Decathlonie. I była jakaś taka promka, że jak kupowaliście trzy rzeczy przeznaczone do sportów wodnych, to ta trzecia była przeceniona, więc w sumie to wychodziło trochę taniej. Ale to jest jedna maska, to jest akurat moja, w sensie po rozmiarze. Ale Andrzej ma, słuchajcie, identyczną. Uznaliśmy, że ta z tym niebieskim jest po prostu najładniejsza. Także mamy maski, jesteśmy gotowi do naszej przygody właśnie egipskiej. Zobaczymy, na ile nam się to przyda, ale podobno rafy i w ogóle woda i tak dalej, to wszystko tam jest ekstra, więc warto mieć. Tak słyszeliśmy. Czy tak będzie? Sprawdzimy to. Ale pojedziemy przygotowani. Tutaj mam rzecz mniej urodziwą. To są buty, słuchajcie, do wody. One są paskudne jak się masz. Takie z tyłu, takie gumiaki, z przodu mają taką po prostu siatkę. Trochę ubolewam nad ich designem, ale muszę wam powiedzieć, że przez te wyprzedaże już praktycznie nic nie było w sklepie. Generalnie nie było w czym wybierać. Więc mamy takie cichobiegi, nie wiem, ale kosztowało chyba 3 dychy, no nie? Za sztukę jest to taki w sumie chyba najtańszy rodzaj tego buta dostępny w Decathlonie. Mega słabe jest to, możecie to zobaczyć, że numery są łamane. To jest niefajne. To jest mega niefajne, dlatego że one przez to nigdy nie pasują za dobrze. Ale tak. Tutaj mam kostium, w sumie, aha, dobra, bo pokazywałam go Kamili. Możliwe, że już go widzieliście. To jest kostium z firmy Duchess. To jest kostium oczywiście jednoczęściowy. On ma taki materiał, taki goferek, nie wiem, czy widzicie. I to jest coś, co poleci z nami na wakacje. Kostiumów tutaj trochę dzisiaj będzie. To jest kolejny kostium, kolejny też z Duchess. Ten wygląda trochę inaczej. Ma tutaj na środku takie kółeczko, też czarne, też jednoczęściowy. Ten poprzedni kostium był taki leciutki. Ten natomiast, słuchajcie, ma tutaj takie specjalne usztywnienie, o tu. Taki materiał, który działa trochę jak gacie wyszczuplające. Więc wiecie, tak was kompresuje. Kompresuje wam to ciało, więc wygląda się w nim po prostu zgrabniej. Także to też jest z Duchess. Jeden i drugi kostium kosztowały coś chyba około 300. Teraz spodenki Andrzejka.
Zobaczcie, jakie kozackie. I one były dosyć tanie, za 3 dychy chyba wyszły. Wszystkie moje były za 3 dychy. Nie? Wszystkie moje były za 3 dychy, mówi Andrzej. No tak. Jak to komicznie brzmi. Wszystkie moje były za 3 dychy. A twoje za 3 stówy. A moje za 3 stówy. Los jest niesprawiedliwy bardzo. To są spodenki Andrzeja, mają bardzo ładny niebieski kolor. Myślę, że będą ładnie mu fitowały z tą naszą maseczką. Kolejne gadki, słuchajcie, ja wypatrzyłam, jestem z siebie dumna. Cute są w te paseczki, bardzo ładne mają kolor. Andrzejek wszystko to mierzył. Fajnie w sumie, że w Decathlonie jest tak dużo tych przebieralni, to właśnie wszystkie te rzeczy można sobie, wiecie, obczajać, przymierzać, jak to tam wygląda. Kolejne dwa kostiumy. To jest mój kostium i powiem wam, że ogólnie te kostiumy takie dekatlonowe, te ich rozmiarówki, można się zapłakać trochę, jak człowiek to mierzy. Na przykład ten kostium mam w rozmiarze, uwaga, 48. To jest bardzo dużo, ale nic innego nie wchodził w mój biust. Więc jakby tutaj w brzuszku on by mógł być może troszeczkę bardziej ciasny. Ogólnie jest dobry, nie to, że mi jakoś tam bardzo wisi. Ale gdyby mi, tak wiecie, bardziej dolegał do ciała, to bym się nie obraziła, no ale w mniejszym rozmiarze te przeszycia na biust wyglądałyby komicznie, bo byłyby w totalnie złym miejscu. Także, tak jak widzicie, biała taka lamóweczka i on ma taki bardzo ładny morski kolor i takie paseczki. To kosztowało chyba 150 zł, tylko przed rabatem, po rabacie nie wiem ile. A to jest taki, słuchajcie, najtańszy kostium, on kosztował 3 dychy. To jest taka podstawowa rzecz, którą możecie kupić w Decathlonie. Widać też po nim, że on jest taki tani, bo jest taki trochę przeźroczysty. Widać to na filmie? Chyba nie. Czyli jednak da się za 3 dychy. A mówiłaś, że nie jest niesprawiedliwe. Nie, Andrzej, już lepiej zrozumiałeś. Ja nie powiedziałam, że się nie da kupić kostiumu za 3 dychy. Tylko, że ja kupiłam sobie lepsze. To jest, słuchajcie, kupiłam to tylko wyłącznie dlatego, że lecimy dużą ekipą. Będzie z nami Bobas. Taki już nie Bobas, taki kilkuletni Bobas, ale będzie z nami Kolinek i właśnie jakby wybraliśmy taki hotel, który jest family friendly, więc wiecie, będą te wszystkie strefy, zjeżdżalnie i tak dalej. I ja nigdy na takich rzeczach się nie bawiłam, więc stwierdziłam, że kupię sobie właśnie taki kostium, którego nie będzie mi żal, jeżeli zrobi mi się dziura na dupie od zjeżdżalni. Czajcie, o co chodzi, no bo czasem jest tak, że od tych zjazdów po prostu nie zawsze zjeżdżalnia jest taka, wiecie, mocno nawilżona. No i czasem trzemy dupą o plastik i wtedy właśnie kostiumy się przecierają. Andrzej miał taki wypadek, jak był w Tatralandii, prawda, Andrzeju? No. Chciałem kupić kąpielówki tam w sklepie chyba za jakieś 30-40 euro, nie? No. Także lepiej być, słuchajcie, przygotowanym. Na wakacje nad wodą wydaje mi się, że kostiumów nigdy dość. Ale to już koniec, jeżeli chodzi o kostiumy stricte. Tutaj mamy koszulkę Andrzeja, te koszulki z Decathlonu, takie te sportowe, one są bardzo spoko. Tutaj jakiś taki inny model niż to, co kupowaliśmy ostatnio, ale to też chyba kosztowało 3 dyszki. Mhm. Mam takie dwie, ja i to jest trzecia. Tak, to jest trzecia nowa koszulka Andrzeja i one są naprawdę bardzo fajne i mają bardzo miły materiał. To nie jest nic naturalnego, w sumie możemy to sprawdzić, czy nie bardzo możemy tego sprawdzić. Schnie. Ale bardzo szybko schnie, także... I jak mam, znaczy ja sobie wziąłem, bo 100% poliester. Bo miałem taką inną, sportową, taką swoją, ale mnie się strasznie poca, a w tych się aż tak nie poca, więc... No właśnie, jakby to jest poliester, ale to jest cienki poliester, więc wiecie, jakby trochę inaczej ciało na to reaguje. Dobra, tutaj mam artykuły higieniczne, to nie ma co pokazywać, ale w sumie mogę wam pokazać jednak to. Że zawsze, słuchajcie, przypominam wam, że mam problem z kokami do propylbetaino, czyli składnikiem takim pianotwórczym, który jest w kosmetykach i ogólnie jeżeli to jest w kosmetykach do ciała, do mycia ciała, nie mam z tym problemu. Natomiast skóra głowy jest delikatniejsza i tam odczuwam już takie, wiecie, jakby skutki tego, że ten składnik mnie uczula i udało mi się znaleźć w Hebe taki oto szampon z L'Oreala, który ma w składzie kokobetainę. I aż sobie to sprawdzałam, czy kokobetaina to nie jest skrót od kokami do propylbetaina, ale nie. To jest inny składnik, więc w teorii nie powinien mnie uczulać. Czy tak będzie? Nie wiem, ale kupiłam te szampony dwa, przetestuję je. Jeżeli będzie coś nie tak, w sensie wiecie, jeżeli mnie to będzie uczulało, to kto to zużyje? Andrzej, bo on nie ma uczulenia, a wiecie, to nie są złe szampony, tylko po prostu mam problemy z tym jednym składnikiem. Kupiłam sobie też taki szampon nawilżający z stopy. Zawsze zamawiałam te szampony z Allegro, a teraz stwierdziłam, że kupię sobie coś takiego, wiecie, od ręki.
coś dostępnego w sklepie. Przy okazji wzięłam, bo już na wyprzedaży są rzeczy z SPF-em i mamy sporo SPF-ów w kremie. Ten wzięłam taki z psikaczem. Zobaczymy, czego będzie nam się lepiej używało. I teraz przechodzimy chyba do tych już ostatnich rzeczy takich zakupowych i są to rzeczy takie stricte już odzieżowe, niekoniecznie wyjazdowe, takie też niektóre codzienne. Tutaj słuchajcie, koszulka prosta, bez żadnego napisu, jeśli dobrze widzę, w takie piękne ombre, za chwilę zobaczycie w tym Andrzeja. Jest to koszulka z Mustanga, kosztowała 85 zł, taka jest cena na metce, ale jak kupujecie rzeczy w outlecie, w Piasecznie, to jest tak w Mustangu, że im więcej produktów kupujecie, tym jakby lepiej dla was w cudzysłowie, bo wtedy naliczają się wam dodatkowe rabaty jakby za ilość rzeczy, które kupiliście. I jak się kupuje 4 rzeczy, to nabija się rabat 20% na wszystko, co jest na paragonie. I to jest dobry deal. No i właśnie, są wyprzedaże i do tego te minus 20% kolejne, no to są fajne oferty, słuchajcie. Także taka koszuleczka. I do tego takie ładne dżinsy, słuchajcie. Jakby ktoś był ciekaw, jaki Andrzejek nosi rozmiar na dupce W28. Tutaj mamy takie klasyczne dżinsiory, ale co ja wam tu będę dalej gadać, Andrzej się już w to ubiera. No i przed wami wakacyjny Andrzejek. Kasia zapomniała dodać, że ja sam sobie wypatrzyłem tę koszulkę. Brawo. To jest istotne. Tak? Dlaczego? Dla mnie to istotne. Dobrze, Andrzej sam wypatrzył tą koszulkę. No, spokojnie. Bardzo ładna. A kto wypatrzył spodnie? Razem. Akurat razem. Sorry. No dobrze. Dobrze, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. W sensie naprawdę tutaj przejście tego koloru jest bardzo ładnie zrobione. Jest bardzo delikatne, bardzo elegancko to wygląda. W ogóle jak mi się podoba Andrzej, jak w takim pomarańczu. Mam wrażenie, że taki żywszy się wydaje. Andrzej, taki wakacjones vibe. Ale zostańmy z tym kadrem, moi drodzy, bo Andrzej ma jeszcze jedne spodenki i jeszcze jedną koszulkę. Teraz Andrzej wystylizowany by żona. No, jak? No, mi się bardzo podoba. To jest coś takiego, mam wrażenie, zwłaszcza te spodenki, słuchajcie, podejdę bliżej, żebyście zobaczyli, one mają taki ładny print. To jest coś, czego myślę, że Andrzej sam z siebie by chyba nigdy nie przymierzył. Nie, no takie na wakacje bym sobie wziął, tak, ale tak na co dzień. Ale leżało na półce i ich nie wziąłeś. A nie, bo mi się podobały, były takie też shorty, chyba to nie wiem, czy to był jeans, czy nie, ale były takie jakby safari vibe trochę, nie? Tak, no. A takie rude były też i takie szare, nie? No ale jakoś tak nie za bardzo... Źle leżały po prostu. I dobra, słuchajcie, te spodenki, one mają trochę inny rozmiar, to jest W30. No. Wiecie, jeans jest trochę bardziej, o możecie sobie zobaczyć, Amsterdam shorts. Jeansy w Mustangu są takie trochę, wiecie, elastyczne. Ogólnie jeansy są dosyć elastyczne, bym powiedziała, jako produkty i lepiej się to spina, natomiast tutaj, wiecie, tak ciasnowo było Andrzejowi w tych mniejszych rozmiarach. Koszulka jest w rozmiarze M. Andrzeju, powiemy, jakie mamy, jakie były ceny. 125, jeżeli chodzi o spodenki. Koszulka kosztowała, ile kosztowała? 71. A tutaj chyba nie mówiliśmy cen, to wróćmy do tych rzeczy. 169. Ta koszulka mówiłeś. A, to mówiłam. Także takie zakupki Andrzeja w Mustangu. 370 zł chyba jeszcze. 340. 340, no 340 zł po obniżce. No, także spoko. Ja często nie kupuję, więc. Tak, a w ogóle jakbyście ogólnie zobaczyli na szafę Andrzeja, to jeżeli Andrzej ma spodnie w szafie, to na 80% jest to Mustang. No. Są chyba tylko dwa wyjątki. Jedna spodnie z Lidla i jedna z Zary. No, ale ogólnie jak mam kupić dżinsy, to jadę do Mustanga. No. Także tak. No dobra, no i wróćmy teraz do moich ostatnich już dwóch rzeczy. I teraz słuchajcie, przychodzę do was ja znowu z dwiema już ostatnimi rzeczami. Stwierdziłam, że pokażę wam to na tle drzwi, żebyście zobaczyli, że to jest takie jakby zrobione ala na szydełku. I tak jak widzicie, no ma to takie dziurki. To długie jest. No, długie to jest. Długie, tak, tak. To jest, słuchajcie, rzecz, którą planuję zakładać sobie może na kostium. Nie tak, żeby w tym chodzić, bo nie chciałabym się opalić w taką kratkę. Ale tak, żeby, wiecie, przejść z pokoju na basen
i nie być w samym kostiumie, to jak najbardziej. O, cena 55,99. To już upolowałam na wyprzedaży, jest to oczywiście reserved. Kupiłam to, bo w reserved w sumie nic innego sensownego nie było, ale tak naprawdę szukałam czegoś w tym stylu, ale to wygląda jak namiot. To mi się udało dopaść w Calcedonii, chyba tak. Kosztowało to 89 zł na wyprzedaży. I to jest, słuchajcie, taka narzutka po prostu. Właśnie narzucacie sobie to na kostium, tak żeby coś na sobie mieć, ale żeby nie było to nic grubego. Będę teraz głupio wyglądać w sukience, w koszulce i w ogóle, wiecie. Jak cyganka. Jak cyganka. Ale ogólnie spodobał mi się kolor. Czerwony, taki mocno intensywny. No i właśnie to jest po prostu, tak wiecie, tak żebym się bardziej komfortowo czuła, nie idąc z pupką na wierzchu, tylko jednak trochę ją sobie zakrywając. Ale beznadziejnie to wygląda do tej spódnicy i tej bluzki. Ale musicie mi wybaczyć, no już nie chcę się wbijać w kostium, żeby wam to pokazać. Też chyba nie czułabym się w takiej stylizacji zbyt dobrze przed kamerą. Także tutaj takie dwie rzeczy typowo wakacyjne. Mam nadzieję, że faktycznie mi się to w tym Egipcie przyda. I co? I to będzie już tyle. Także dajcie znaka, czy coś z tych rzeczy się wam podobało, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubranka Andrzeja. I dajcie mi znaka, czy kiedyś byliście na wakacjach, gdzie używaliście właśnie takich tych kosmicznych masek do snorklingu. Bardzo jestem ciekawa waszych wrażeń. Przyznam, że trochę mnie to stresuje, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i będziemy się dobrze bawić. Dziękuję wam za ten film. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!